Po prostu nie lubię tracić czasu. Gdy przyjdę z pracy, zawsze szukam jakiegoś zajęcia. Jestem aktywny, lepiej się czuję, mój organizm lepiej funkcjonuje. Więc dlatego jest to motywacją do wstania z fotela i pójścia pobiegać. To było moje marzenie od dziecka, aby zostać kierowcą autobusu. No i konsekwentnie dążyłem do tego celu i znalazłem się w tym miejscu właśnie. Jeździmy w różnych porach. Wiadomo, że komunikacja miejska działa całą dobę, więc my również pracujemy w różnych godzinach. W zależności od dnia, jeżeli tylko mam możliwość, to wykorzystuję czas na jakąś aktywność. To wszystko rozpoczęło się w trakcie pandemii. Pomyślałem, że można by było zacząć biegać. Rozpocząłem takie krótkie treningi w pobliżu miejsca zamieszkania. No i potem zaczęło mi się to podobać. Zaczynałem biegać coraz dalsze dystanse. No i okazało się, że można, że umiem, że potrafię, że daję radę. Zacząłem biegać w biegach wirtualnych, bo wtedy tylko takie były możliwe. Teraz postanowiłem wystartować tutaj w naszym mieście. Atrakcyjnością wydaje mi się samo miasto, zabytki, te drogi, po których często jeździmy samochodem, czasami nie zwracamy uwagi na pewne rzeczy, a tutaj jest okazja, aby obejrzeć miasto, aby się mu przyjrzeć. Bieganie samemu na pewno nie sprawia tyle frajdy, co bieganie w grupie. Każdego gdzieś tam w jakiś sposób pcha do przodu. Mamy w pracy drużynę MPK Runners Kraków, do której dołączyłem. No i w tym momencie biegamy już na takich oficjalnych biegach pod sztandarem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA Kraków. Warto walczyć o marzenia. Michał Matusik, kierowca autobusu komunikacji miejskiej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym SA w Krakowie.